Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicepremier Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry państwu. Panie premierze, już pan inwentaryzuje te skarby, którymi będzie pan zarządzać? Dużo tych sreber rodowych jest? Ze zdumieniem tą całą dyskusję, która przetacza się w mediach, odbieram, bo formowanie rządu jeszcze przed nami. Czyli pan nie jest posłowie w sprawie Ministerstwa Skarbu? Różne rozmowy się pewnie toczą ze mną i z innymi politykami, no bo to jest proces tworzenia rządu. On polega na tym, że się rozmawia, ale decyzji personalnych nie ma. Będzie je ogłaszał pan premier Mateusz Morawiecki, bo to on jest premierem i będzie premierem również tego rządu. Czy jest pan posłowie w sprawie Ministerstwa Skarbu z liderami Prawa i Sprawiedliwości, z premierem Mateuszem Morawieckim? Nawet nie wiem, że takie ministerstwo ma powstać, o którym pani mówi. No i proszę nie żartować. Ta struktura rządu została rzeczywiście ustalona wczoraj na spotkaniu koalicyjnym. Mówił o tym rzecznik naszej partii, Radosław Fogiel. Zostało potwierdzone, że kandydatem na premiera jest Mateusz Morawiecki, tego nowego rządu. Rozmawiano rzeczywiście o tym, jaka ma być struktura tego rządu. I w najbliższych dniach pewnie te informacje będą również opinii publicznej przekazywane. Natomiast w tej chwili nie ma żadnego oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Ja naprawdę nie mogę... Przecież pan się już wypowiadał w sprawie Ministerstwa Skarbu. Zdaje się, że to inna koncepcja tego ministerstwa. Nie wypowiadałem się nigdy na temat Ministerstwa Skarbu. Mówiłem tylko o pewnym modelu. Modelu nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa, czy nad mieniem szerzej, nad mieniem państwowym. No i jaki jest ten model pożądany? Mogę powiedzieć, jakie jest moje zdanie na ten temat, a moje zdanie jest takie, że ten model, który znamy właśnie w wydaniu Ministerstwa Skarbu Państwa, czyli model takiego ekstensywnego zarządzania, czyli tak naprawdę ograniczania się do tego, żeby kontrolować, co się w tych spółkach dzieje, i to bardziej od strony formalnej nawet niż od rzeczywistej, to nie jest model dobry. Znaczy, no pewnie, jeśli by dzisiaj mówić o tym, żeby skoncentrować nadzór nad spółkami państwowymi, to po to, żeby lepiej wykorzystać ich potencjał do rozwoju naszego kraju, a ten potencjał jest ogromny, bo w ciągu ostatnich 4 lat kondycja spółek Skarbu Państwa, czy w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, niezwykle się poprawiła. Panie premierze, pan dzisiaj jest w nastroju nic nie widziałem, nic nie słyszałem, a ja chciałam pana zapytać, czy na stanowisku koordynatora prac rządu, czyli szefa komitetu stałego, zastąpi pan Waldemar Paruch w randze ministra, bo o tym też się mówiło. Pani redaktor, naprawdę ja jestem bardzo słaby w takim plotkowaniu. Ale jest pan dobry w kręgle, jak tutaj czytamy w fakcie. Wolę mówić o faktach. To może porozmawiamy o kręglach, wolę mówić o faktach i niż o sklepieniach kościoła. Możemy porozmawiać. Tak? Owszem, nie wiem, czy to będzie. Czym się różni sklepienie gotyckie od romańskiego? Zasadniczo kształtem się różni, czyli to znaczy. W stylu romańskim mamy takie łuki półokrągłe, a w sklepieniu gotyckim są to tak zwane ostrołuki, czyli łuk ostro zakończony. To w ogóle tak zupełnie najprościej to tłumacząc, bo oczywiście jest wiele różnych odmian sklepieni romańskich i gotyckich. Moglibyśmy godzinami pewnie o tym rozmawiać. Tak, rzeczywiście interesuje mnie architektura sakralna, mogę o tym mówić. I chętniej o tym bym mówił dzisiaj na pewno, niż o różnych domysłach, plotkach, które krążą w mediach. I co też jest naturalne, bo proces formowania rządu zawsze budzi zainteresowanie, emocje, a najbardziej budzą te emocje pewnie personalia. Naprawdę zapewniam państwa, że już w ciągu najbliższych kilku dni wszystko będzie jasne. My pewnie nie będziemy jakoś szczególnie zwlekać z powołaniem nowego rządu. 12 listopada zbiera się na pierwszym posiedzeniu Sejm. Zgodnie z konstytucją wtedy też dotychczasowa Rada Ministrów podaje się do dymisji i tworzy się nowy rząd, i myślę, że wtedy będzie wszystko pewnie jasne. Pewnie tak pan mówi, żeby odstraszyć tych potencjalnych nowych kumpli, którzy się tam mieli gromadzić przed pana gabinetem w poszukiwaniu łaskawości. To ja powiem tak, że przyjaciół to ja sobie wybieram, a nie oni mnie, więc na pewno, znaczy te, wiem, pani odwołuje się, pani redaktor, do artykułu faktu, a właściwie faktu serialu, bo dzisiaj chyba jest kolejny artykuł. No tak, czego o kumplach, a dzisiaj co kumple mają robić? Natomiast ja myślę, że w ogóle takie patrzenie na kwestie spółek Skarbu Państwa jako na miejsce, gdzie mają być zatrudniani jacyś czyjś kumple, to nie jest spojrzenie, które byłoby mi bliskie. Ja rozumiem, tak, kto powinien być zatrudniony? Fachowcy. Fachowcy i kompetentni menadżerowie. Kompetentni menadżerowie. Z nikim nie związani. Nie, to znaczy, to nie jest akurat tak, że mają być z nikim nie związani, to ma być jedyna kompetencja, bo każdy jest z kimś związany i każdy pewnie kogoś zna. I naprawdę
czynienie z tego jakiegoś zarzutu nie ma większego sensu. Najważniejsze są kompetencje i najważniejsze są efekty pracy takich menadżerów. I dzisiaj w bardzo wielu przypadkach, w tych najważniejszych spółkach Skarbu Państwa, można powiedzieć, że w ostatnich 4 latach zarządzali nimi dobrzy menadżerowie, bo o tym mówią efekty. Chociażby Orlen czy LOT, który, przypomnijmy sobie, że zarządów naszych poprzedników Platformy Obywatelskiej był nierentowny i miał być sprzedany. Dzisiaj LOT zarabia, uruchamia nowe połączenia, więc widać, że ta polityka kadrowa, którą prowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości, była trafiona. Ale pan jest w jakichś takich emocjach? Kim pan będzie po tym, w tym nowym rozdaniu? No, powiem szczerze, jestem człowiekiem dosyć spokojnym. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą. Nawet moja żona czasami ma mi za złe, że za spokojnie podchodzę do różnych rzeczy. Natomiast także emocje mną jakoś szczególnie nie targają. Ja pracuję w tej chwili w rządzie od prawie 2 lat. Od kilku miesięcy jestem wicepremierem. Zajmuję się całą rządową legislacją i dobrze się czuję w tej roli. Jeśli będzie taka decyzja, to będę się tym dalej zajmował. Jeśli będzie decyzja, żebym się zajmował czym innym, to też będę się zajmował czym innym. Na tym polega praca polityka, żeby podejmować wyzwania takie, które będą służyły krajowi. Panie premierze, wczoraj na Nowogrodzkiej przed naradą partyjnych liderów był prezes NBP-u Adam Glepiński, co wywołało w pewnych kręgach pewnego rodzaju poruszenie. Czemu mogła być poświęcona ta wizyta? Czy coś jest nie tak z finansami w ogóle na świecie? Szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem, że była taka wizyta, więc trudno mi się odnosić, co podczas tej wizyty. Więc dlatego ja Z kim się pan prezes Glepiński spotkał i o czym panem rozmawiał? Prezesem. I tak się zastanawiam, czy to dobry znak, czy zły? Ja myślę, że jeśli takie spotkanie było, jak mówię, jeśli ono było z panem prezesem, to też by mnie to jakoś szczególnie nie dziwiło, że prezes Banku Centralnego rozmawia z liderem większości parlamentarnej. Myślę, że to powinna być norma. A jak to jest? Tam ktoś się rozpychał łokciami w tej waszej koalicji? Ponieważ w jakim nie rozpycha się wicepremier Jarosław Gowin, powiedział, że porozumienie się nie rozpycha łokciami. Bo ja myślę, że my mamy... Przy tworzeniu rządu. Ja myślę, że my mamy... No czy to się okaże tak naprawdę, bo jak mówią, po efektach ich poznacie i zobaczymy, jak ten rząd będzie ostatecznie wyglądał. Ja nie przewiduję, żeby jego konstrukcja polityczna w jakiś zasadniczy sposób uległa zmianie. To znaczy mam tutaj na myśli w ilość resortów, którzy obejmą nasi koalicjanci w ramach Zjednoczonej Prawicy. Myślę, pozostanie taka sama jak dotychczas. Mówią, że 2 resorty będzie mieć Solidarna Polska, ponieważ ten jeden minister to nie był minister resortowy. No ale był minister konstytucyjny, więc też tutaj jakiejś zmiany szczególnej nie będzie. Natomiast przede wszystkim myślę, że budowanie takiego przekazu o tym, że ta nasza Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość, nasi koalicjanci to taka koalicja, gdzie trwa jakaś nieustanna walka o wpływy, o to, kto za co będzie odpowiadał, a tak naprawdę z jakich przywilejów władzy będzie korzystał, to nie jest obraz prawdziwy. No ale panie premierze, może troszkę zastanowić, dlaczego, jeżeli to jest stara koalicja, państwo się już docierają przez 4 lata, że to formowanie rządu trwa dosyć długo. No ale pani redaktor, jakie długo? No przecież przed chwilą powiedziałem... Nikt nie doszlusował do rządu. Przed chwilą powiedziałem, że nie będzie żadnego długiego formowania rządu. Na razie to jest tak, że rządzi stary rząd, bo jeszcze trwa stara kadencja Sejmu. Ona się kończy dopiero 12 listopada wraz z nową kadencją. I wtedy dopiero zaczyna się proces formowania nowego rządu. Tak to wygląda i czasami trwa... Formalnie, a jak inaczej? No przecież my nie możemy dzisiaj przedstawić nowego rządu w sytuacji, kiedy jeszcze stary rząd działa i jest premier Mateusz Morawiecki jako premier rządu tej kadencji. Oczywiście, że się klocki układa, dlatego temu służą rozmowy, które się toczą, zarówno w ramach Prawa i Sprawiedliwości, jak i w tym wymiarze koalicyjnym. Jak państwo wiecie, wczoraj takie spotkanie koalicyjne właśnie się również odbyło, finałowe można powiedzieć, które o tej formule rządu zdecydowało. Natomiast to jest normalne. No, polityka polega na rozmawianiu. No, trudno sobie wyobrazić, żeby politycy nie rozmawiali ze sobą. To nie jest tak, że jak jest ta sama koalicja i ta sama większość parlamentarna, to nie może być żadnych zmian również w strukturze, w formule rządu, bo przed nami nowe wyzwania. Mamy swoje punkty programowe, które będą kluczowe w tej nowej kadencji. Mamy program na te 100 dni przedstawiony bardzo wyraźnie. Te zapowiedzi na 100 dni absolutnie są aktualne i biorąc pod uwagę te nowe wyzwania, o ile w pierwszej kadencji tym wielkim wyzwaniem były wielkie projekty,
projekty społeczne, to teraz tym nowym wyzwaniem jest bardzo aktywna polityka gospodarcza, która ma służyć szybkiemu rozwojowi i ma służyć szybkiemu podnoszeniu poziomu życia Polaków. I biorąc to pod uwagę, trzeba konstruować nową Radę Ministrów i również ludzi dobierać do tych nowych zadań. Mają być nowe twarze. To pewnie jakieś będą, ale nie wiem, czy można mówić o jakiejś wielkiej rewolucji kadrowej w rządzie. No będzie to na pewno rząd z jednej strony kontynuacji. Będzie to na pewno z jednej strony rząd kontynuacji, ale z drugiej strony na pewno te nowe twarze również są potrzebne. Sąd Najwyższy pozostawił bez dalszego biegu trzy protesty PiSu dotyczące wyborów do Senatu. Zdaniem Izby Kontroli Spraw Publicznych Sądu Najwyższego protesty te nie spełniały warunków formalnych do merytorycznego rozpoznania. Jak pan to odbiera? No cóż, no szanujemy ten wyrok, czy to orzeczenie Sądu Najwyższego. Natomiast no, po raz kolejny mamy do czynienia z wielką kompromitacją opozycji, która, pewnie wszyscy państwo pamiętacie, krzyczała o niemalże tym, że wybory mają być unieważnione, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje obalić demokratyczne wybory Polaków, że Sąd Najwyższy, Izba Sądu Najwyższego, która ponoć miała być całkowicie zdominowana i opanowana przez ludzi Prawa i Sprawiedliwości, właśnie w takim celu będzie te projekty, te protesty rozpatrywać. No i znowu się okazało, strachy na lachy. Chciałbym, żeby politycy opozycji, którzy takie nieodpowiedzialne twierdzenia kolportowali, no dzisiaj przeprosili po tych orzeczeniach i powiedzieli, że ich histeria po prostu nie miała żadnych realnych podstaw. Panie premierze, wicemarszałek Barbara Dolniak, która jest sędzią, jak pan wie z zawodu, która była wczoraj gościem Trójki, powiedziała, że decyzja każdego sądu w każdym składzie była oczywista ze względu właśnie na brak formalnych warunków do merytorycznego rozpoznania. I to no to nie miało... po co była ta histeria wcześniej? No to, tak, ale gdyby... sprawa była rozpoznana. Gdyby były podstawy i tam byłby werdykt na korzyść PiSu, to wtedy można by było to ocenić. Ja myślę, że my wszyscy powinniśmy, a politycy opozycji przede wszystkim, bo to oni w tym przodują, powinniśmy zacząć szanować wreszcie nasze państwo i szanować jego instytucje. I to, że któraś z partii, przecież nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale również nasi konkurenci polityczni złożyli protesty wyborcze, to jest coś normalnego w każdym demokratycznym kraju. Tak się dzieje. Proszę sobie przypomnieć w Stanach Zjednoczonych takie widowiskowe ponowne liczenia głosów i cała Ameryka śledziła rzeczywiście to, kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. To jest coś normalnego, a u nas wszystko, co jest normalną procedurą demokratyczną przez opozycję jest traktowane jako zamach na demokrację. No, naprawdę trzeba jakiś zimny kompres sobie na głowę położyć, bo w ten sposób opozycja szkodzi naszemu krajowi. Te pomysły na komisje międzynarodowe, które miały tu przyjeżdżać, pilnować tego przeliczania, no to wszystko bardzo mocno kompromituje naszych konkurentów politycznych. No wszystko wskazuje na to, że tego przeliczania to chyba nie będzie. No więc właśnie, no to po co było, jeszcze raz zapytam, bo po co była protesty ta protesty są takie dosyć hipotetyczno-intuicyjne, bez uzasadnienia. Złożyliśmy protesty, bo uważaliśmy, że dobrze by było, żeby te wątpliwości rozstrzygnąć. Jeśli zdanie Sądu Najwyższego jest inne, to my to absolutnie szanujemy i nie będziemy tego podważać. Panie premierze, wczoraj Marian Banaś, prezes NIK-u, wydał oświadczenie, w którym mówi, już nie będę tego czytać, ale no mówi, że wszystkie zarzuty są bezpodstawne, że w ogóle jest osobą czystą. Czy to wystarczy? Że wszystko jest de lege artis, wszystko jest okej. Ale to ja będę w stanie na ten temat powiedzieć wtedy, kiedy odpowiednie służby zakończą swoje postępowania i wydadzą w tej sprawie komunikat. Wtedy się będę mógł powiedzieć, bo ja dzisiaj nie mam wiedzy. Dzisiaj jakie służby? Bo CBA już zakończyło. No chyba nie zakończyło jeszcze, bo nie, bo przedstawiło panu Banasiowi. Zgodnie z procedurą ustalenia. Jest odpowiedź, odniesienie się do tych uwag Centralnego Biura Antykorupcyjnego i dopiero potem po analizie tej odpowiedzi będzie można mówić o tym, czy ostały się zarzuty, czy się nie ostały. To po pierwsze. Po drugie, no ja bym w ogóle... A tak po ludzku, jego wyjaśnienia są wystarczające dla pana, czy nie? Nie wiem, nie chciałbym tego w ten sposób oceniać, bo mówimy o jednej z najważniejszych osób w państwie. No prezes NIK-u to jest szef konstytucyjnego. Czy jest ofiarą medialnej nagonki, czy jest po prostu człowiekiem, który robił nie do końca czyste interesy, unikał płacenia podatków w odpowiedniej wysokości. To musi zostać wyjaśnione, bo rzeczywiście są z jednej strony zarzuty medialne, z drugiej strony bardzo mocny i uargumentowany sprzeciw pana prezesa Banasia. I teraz służby państwa muszą rzeczywiście powiedzieć, kto ma w tym sporze rację. Natomiast ja bym też apelował o jednolitą miarę. No jeśli się zarzuca dzisiaj panu prezesowi Banasiowi, że jego współpracownicy z Ministerstwa Finansów okazali się przestępcami i to ma być coś, co jego dyskwalifikuje z polityki, no to tak samo potraktujmy prezydenta Trzaskowskiego w Warszawie, którego bliski współpracownik, burmistrz Włoch, okazał się łapówkarzem na wielką skalę. No to w takim razie powinni te sami politycy i te sami dziennikarze, którzy dzisiaj atakują Mariana Banasia, tak samo ostro potraktować prezydenta Trzaskowskiego. A tego brakuje, więc chciałbym, żeby rzeczywiście, jeśli już tak bardzo purystycznie podchodzimy do tego, kto z kim się zna,
jakie ma kontakty, to żeby to dotyczyło absolutnie wszystkich, niezależnie od barw politycznych. Dziękuję bardzo. Wicepremier Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.